Dzień dobry. Hej. Będzie trochę pod słońce, ale trudno. Nie mam jak ustawić aparatu inaczej. Znaczy, niby bym miał, ale mi się nie chce. Pobudka była o godzinie 4. Jest po godzinie 7, czyli były 3 godziny zdjęć ponad. Ale w sumie wczorajszy zachód słońca też był całkiem spoko. Jakiegoś timelapsa chyba zrobiłem. Poza tym jest dzień po wyprawie. Patrz, jaki pajączek zejdzie. Pajączek, pajączek bez nóżek i rączek przybity do deski za pomocą pineski. Jak to było z tym liskiem? Chodzi lisek koło nogi. Koło drogi nie ma ręki ani nogi. Chodzi lisek koło drogi nie ma ręki ani nogi. A dzisiaj będzie świnia. Dzisiaj na śniadanie świnia w dwóch postaciach. Żeby życie miało smaczek, raz cielaczek, raz prosiaczek. Chociaż cielaczek to nie świnia. Wiesz, w jakich dwóch postaciach? Co? Powiedzieli, że będzie świnia w dwóch postaciach. Gdzie cielaczek to świnia? No bo cielaczek to jest jedna, a świnia jest w dwóch postaciach, bo to jest golonka, a to jest inna część świni, pewnie szynka. No bo golonka jest z szynki? Z czego? Mięsa. No w każdym razie świnia w dwóch postaciach, no. Jakby nie patrzeć. Więc tak, ja jestem po wyprawie, jeden dzień. Wczoraj się przyczłapaliśmy podwyżków, jesteśmy nad Bugiem, w Nadburzańskim Parku Krajobrazowym i... Jest ładnie. Jest ładnie. I było dużo zwierzątek. Plan jest taki, żeby dojechać na Mazury. Po Mazurach się trochę powłóczyć. A potem do Pracusi, bo się urlop kończy. Tak, łącznie jestem bezpłatnym. No jest zapierdzielę człowieka teraz przez cały rok. A później znowu, dzida w krzaki. Zjemy, ja ogarnę kapownik w trasę. Dzisiaj będzie około 70 km, z tego spatrzyłem. To prawda, Google czasami odwala. I nie rozróżnia, no niestety Google nie rozróżnia przede wszystkim nawierzchni utwardzonej od nieutwardzonej, drogi przejezdnej od nieprzejezdnej. O czym się przekonuję regularnie co jakiś czas. W momencie, kiedy mi się nie chce... Takie jezioro od asfaltu. Kiedy nie chce mi się zaplanować jakoś konkretnie trasę, tylko chcę ją przestrzelić. Więc robię to najkrótszą możliwą drogą, a najkrótsza droga nie oznacza wcale najszybszej drogi. Ja zabieram się za tego prosiaka. Tego prosiaka. I ruszamy w trasę. Wywłoka.
To jest gniazdo zrzucone. To jest sierść jakiegoś pewnie psa albo innego kota. Trochę trawy, trochę mchu. Ciekawe jakiego ptaka. Tutaj zmieściłoby się kurze jajko do środka. Jak jest na sali jakiś ornitolog, to może dać znać, co to może być, po jakim ptaszku to może być. A to leżało pod takimi starymi sosnami. Znaczy starymi, no za 100 lat mogą mieć. Tak na oko może trochę więcej, no max 150. Takie znaleziska mnie zawsze interesują. No nic, zostawię. Mniej więcej tam, gdzie było. Ula, nie wiem, gdzie poszła. Gdzieś poszła w każdym razie. My dojechaliśmy do miejscowości Łyse, tutaj. W tej miejscowości są te konkurs, zawody na najdłuższą palmę. Czy tam największą, najładniejszą, cokolwiek. No i faktycznie te palmy są całkiem spore. Ostatnim razem, jak były tutaj te palmy, to byłem dobrych parę lat temu. Nawet pamiętam, jak był prezydent nasz udany. Tak jak każdy poprzedni i następny. I o, no kościół jest zamknięty. Więc nie zwiedzę w środku, aczkolwiek no, już kiedyś tam byłem, bym sobie po prostu odświeżył pamięć, jak wygląda w środku. A pamiętam, że był całkiem ładny, jak na typowy zabytkowy kościół. A ta architektura sakralna, zwłaszcza zabytkowa, jest bardzo, bardzo fajna. Niezależnie od tego, jak daleko komu od samej instytucji. A, i będąc tutaj na miejscu, pod sosnami, wgryziono. Przez wiewióry prawdopodobnie, albo przez... Nie, dzięcioły by trochę inaczej je rozdziabały. Bo jak dzięcioły rypią szyszki, to wbijają je w tak zwane kowadełko, czyli na przykład rozgałęzienie dwóch konarów i tam je wciskają i je sobie rozdziabują. Albo mylę wątki, bo sam mam sporo takich szyszek. Jedna to są takie trociny, a drugie są po prostu obgryzione. I nie pamiętam, które to są które. Nieważne. Znalazła się nawet Ula. Też robię zdjęcia i też zrobię jakieś kółko dookoła. A my jesteśmy po obiadku. Se tutaj klapnęliśmy, zjedliśmy, popatrzyliśmy na tą wielką, brzydką chmurę, która idzie w naszą stronę tak mniej więcej. I my tam jedziemy. Całe szczęście ma nie padać, ma być tylko pochmurnie. I to tyle. Jedziemy nad Jezioro Nickie i będziemy już tam dzisiaj. Za 20 parę kilometrów. W związku z powyższym pakujemy się na nasze rowery. Ula, jakoś nazwałaś swój rower? Tak, bo mój rower to bydle. Ruma. Ale już mi przeszło. No i skończyło się rumakowanie. Się już narumakował. No dobra, to co, jedziemy dalej. Zobaczymy się pewnie gdzieś w okolicach miejsca docelowego, czyli Jeziora Nickiego. Pora na Michę. Standardowe pytanie. Gdzie ja to mogę? Po mojej prawej. Tata z córką, jak mnie mam, trochę się gapią. A wiecie, jak ja mam stosunek do ludzi. Ironiczne, że do nich gadam jednocześnie, no ale... Dojechaliśmy na Mazury. Już się rozwiesiliśmy. Blisko wody, najbliżej wody, jak się tylko dało. Dzień minął w miarę spokojnie. Zrobiliśmy 80 km. Jest dla ciebie miejsce tutaj. I będzie ognisko dzisiaj wieczorem, bo mamy już zaproszenie na ognisko od jednej z osób, która tutaj się rozwiesiła. Znaczy nie rozwiesiła, co rozbiła kamperem. Jesteśmy na polu namiotowym, bo na Mazurach ganiają, jeżeli chodzi o spanie na dzikusa. Trzeba z tym bardzo uważać. No i przypadkiem mamy plan na jutro, czyli objechać Jezioro Nickie. Bo polecił nam pan, który go rozpoznał. No nie chciałem tego mówić, no ale tak było. Tak, jakiś intelektualista. Który projektował tą patelnię, zaprojektował malutkie stalowe uchwyty, które się niemożebnie grzeją. Ja owinąłem je wcześniej dętką i zawinąłem trytytką, ale to średnio działało i miałem w ciągu roku zrobić drewnianą rączkę, tylko jakoś zabrakło czasu na to. Nie chciało mu się po prostu. To też. Odciąć ci to nożem? Nie. Mięso oddzielone mechanicznie z kurczą, czyli cały kurczak zmielony. Raczej nie mają w tamtych warunkach, co są hodowane. Dlatego wolę dziczyznę, jeżeli mam okazję. Jest to bardziej humanitarne, wbrew pozorom. Bo tamte zwierzęta nie żyją w takiej zwierzęcej wersji Holokaustu, tylko przez całe życie są szczęśliwe i na wolnym wybiegu. Czego nie można powiedzieć o tym kuraku. Smacznego!
idziemy dziś. Ja na lewo, ty na prawo, prosto nikt. Zostaw uchylone drzwi. Kto z nas wie, czy to na pewno koniec już. Mamy po 20 lat. Zero kasy, trochę ciuchów i doświadczeń. Dużych wspólnych, małych spraw. Proszę, nie rozchodźmy się na zawsze, nie. Wciąż pamiętam te wakacje, gdy w kołębniku dałaś mi na palcu z tym orężarkiem proszku do obiednie leśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata. Bankami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w sadzie. To z dziadka to wcale nie są, nie są bzdury. Nie są bzdury, moja miła. To złączyło nas na zawsze. Nie są bzdury, moja miła. La 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 la. Dziecko chowam wciąż przed facetem w garniturze i krawacie. Twoje ciągle kusi wąs. Cóż. Tak, jesteśmy na poddaszu. Może zastanawia mnie ten obiekt, bo z jednej strony są to elementy, które świadczą o tym, że to stoi pusto od dobrych paru lat, a z drugiej, że jest to całkiem współczesny obiekt. Także tak, uda mi robić zdjęcia. Na przykład takie. Więc może ja też zrobię parę zdjęć, bo już trochę pokręciłem kamerką i lecimy, bo mieliśmy zrobić dzisiaj trochę więcej kilometrów niż zrobimy. Ale 10, nieźle. Jest 10, nie jest źle. A jeszcze mam wyleczenia lody i gofry. Tak, to jest must have dzisiaj, czyli lody gofry i magnesik z rucianego. Dobra, to ja porobię parę zdjęć i widzimy się pewnie w rucianym. Dziecko chowam wciąż przed facetem w garniturze i krawacie. Twoje ciągle kusi wąż pustym i dojrzałym jabłkiem z nasionami. Jeszcze się nie damy, nie. Przyjdź o drugiej na plac zabaw pod kasztanem. Odnowimy przysiąg stąd. Wypalimy faję z Indianami, bo wciąż pamiętam te wakacje, gdy w gołębniku dałaś mi na palcu z tym orężatkiem proszką do obiednie leśne. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata. Bankami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w stadzie. Pas dziadka to wcale nie są. To wcale nie są bzdury. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś, hej! Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Znowu zgodziłam się pójść do lasu z jakimś typem z YouTube'a. Nie bierzcie ze mnie przykładu, drogie dzieci. Dzisiaj mamy nocleg w Nadleśnictwie Spychowo. Pierogi z ogniska. Ula takich nie lubi. Wybrała akurat te, które nie lubię, ale trudno. Ważne, że nie są wege. Jakie chcesz? Domyśl się. Ej, nie, no, tak nie zrobiłam. Tak nie powiedziała. Trzeba trochę ognisko popalić. Tak popalić, poprawić. To palenisko jest tak duże, że można w nim siedzieć przy moim ognisku. Właśnie jak się zastanawiałam, po co ta ławka. Bo ja się wydepiluję, jak będę w środku przy większym ognisku. No to co? Jak się ma mniej włosów, to się szybciej rany goją. Że też nie działa to tak z sercem. Fajny to jest wyjazd. Też mi się podoba. Trochę powoli jadę, ale jest fajnie. Znaczy ja nie zakładałem na tym wyjeździe szybko jeździć. Ja już się najeździłem szybko w tym roku na wyprawie swojej. Kawka nad jeziorkiem, śniadanko nad jeziorkiem. Karmiliśmy kaczki. Kotletem z psa. Kotletem z psa. Nie są to zbyt inteligentne stworzenia. Przypłynął w końcu jeden kaczor. Im wszystko zeżarły. Podpłyną, to nagle zaczęły żarcie zżerać, żeby chłopu nie dać. Boże. Brzmi znajomo, nie? I tym pozytywnym akcentem my się zabieramy za kiełbę, za pierogi z ogniska. Misio spadł. Ojej. To jest żółw.
I żółw przejechał ze mną całą wyprawę i był na szczytach, na Torbaczu, na Wielkiej Sowie, na Śnieżniku i na kilkunastu chyba innych jeszcze szczytach. Jest na Mazurach. Jest na Mazurach. Ruszaj na Mazury. Ja mam nowy kubeczek. Robocze jest to herbatka, ale dzisiaj trochę więcej prądu. Zjedliśmy tyle kalorii, ile spaliliśmy przez 3 ostatnie dni. Wydaliśmy tyle pieniędzy, że można byłoby zrobić zakupy na tydzień. Jeżeli chodzi o kalorie, to mów za siebie. Mam większe słowo. Sugerujesz, że jestem gruba? A nawet jeżeli, to co z tym zrobisz? Będę z tym żyć na sobie. No zapcha się pączki, mówię, ja jestem gruba. Nom. A pokażesz skarpetki? Tak, ja dostałem takie skarpetki. I będę w nich chodzić po domu. I to będą gościnne skarpetki, jak będą goście przychodzić. Więc my się integrujemy, a wy sobie życie kawałek ogniska i widzimy się jutro. A mnie dzisiaj w opór się nie chce. Dlatego dzisiaj dużo kilometrów nie robimy. Póki co całe 10. A jest godzina prawie 15. Dzisiaj się przeczłapaliśmy z punktu do punktu, zrobiliśmy 18 km. Dziś jest totalnie leniwy dzień. Było spoko. Jesteśmy znowu na polu namiotowym, bo gadałem z znajomym, mogę powiedzieć. I faktycznie na Mazurach ganiają zaspani na dziko. Natomiast nie dopytałem o kontekst, o sytuację, gdzie, jak, na jakich zasadach. Ja podejrzewam, że chodzi o prywatne działki, bo jest ich tu dużo. Wokół jezior czy wokół rzeki po prostu przychodzi sobie bydło, które melanżuje i zgłaszają to i wzięli się za to. I to akurat popieram. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie rozumiałem tego, że przyjeżdża ktoś na wakacje, gdzie może tutaj wróci i zostawia po prostu chlew, tak jak wędkarze na przykład pod Warszawą, gdzie widzę tendencyjnie, że są tam dosyć często w danym miejscu, a za każdym razem jest coraz większy chlew. Czemu? Także tak, proszę Państwa. A wracając do wyprawy, jutro kierujemy się już na południe pod Warszawę, do Domciu. Zobaczymy, czy nam zejdzie 2 czy 3 dni. I myślę, że te 2 dni po prostu można wziąć na przetrwanie. Dojechać. I nad Bugiem będzie fajny poranek, mam nadzieję. Sprawa będzie piątek, więc będzie pewnie sporo ludzi. Ale po zachodzie słońca może towarzystwo się rozejdzie i będzie spoko poranek, tak jak ostatnio. Jeżeli dopisze pogoda, tym bardziej, że będzie już całkiem spore nasilenie, jeżeli chodzi o spadające gwiazdy. Perseidy. W grudniu są geminidy, a w lato są perseidy. Oglądaliśmy trochę, jak kują sobie... Dłubią. Kują sobie utki. Łódź. Jak to było? Mazurski Festiwal Dłubanki? Święto. Mazurskie Święto Dłubanki. Jakaś taka konfiguracja. Na leniucha śniadanko, łażenie tu i tam, przejażdżka krótka nad drugie jeziorko
i teraz na trzecie do końca. Trzecie jeziorko. W sumie wakacje są po to, żeby odpocząć i poleżeć też. Mówi to ta przy tym, co w ciągu miesiąca zrobił 2000 km. No to masz okazję, no. A to teraz chcesz się kłócić? Kurczę. Ale jak trochę opróżnię ten garnek, to dorzucę golonki, że to do mnie usić, bo kaloryczność tego posiłku jest wątpliwa mimo objętości słoika. A my sobie zrobimy jeszcze kiełbaski z ogniska, będzie piwko. Gdzie będzie zachód? A. Tam. Tam? Czyli tam, gdzie będzie wschód, to może być wolny wschód znowu. Może będzie tam. Ej, bo wschód jest naprzeciwko zachodu, nie? Tak, tylko że nie mamy równonocy, więc to nie jest bezpośredni kierunek zachód-wschód. Co, delta wyszła jemna. Pomieszam pulpeta. Ja zamieszam flaczki. Prawdopodobnie te najbliższe dwa dni będą na przetrzymanie i jakiś materiał sensowny nagram nad Bugiem. A co się działo po drodze między tym miejscem a Bugiem, no to zobaczycie wy. I sobie siedzi taka melepeta na środku. I nie odleci. I nie odleci, i nie wiadomo co mu jest. Jest żywy. I to są takie momenty, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, co właściwie trzeba byłoby zrobić formalnie i co by sobie należałoby zrobić etycznie. Ktoś mógłby powiedzieć, że przyroda jest brutalna, robi swoje i należałoby go zostawić, żeby po prostu go albo coś zeżarło, albo zabiło. Na przykład samochód, albo cokolwiek innego. Też nie rozróżniam go od innych ptaków. Nie wiem, jaki to jest gatunek, czy to jest zagrożony, czy niezagrożony gatunek, czy to jest młody, czy to jest stary, czy on po prostu umiera ze starości, czy... Może mnie nie upuszczę. To może ja to zrobię? Nie ufasz mi. A ty sobie ufasz? A pan Kamil, jak się czuje? Dobrze. Jak na dzisiaj, to lepiej niż wczoraj. No, a wczoraj było fajnie. Oprócz tego, że to mi było źle. No, mały ogar mi się chyba przydarzył. Przegrzanie. Przegrzanie. Co ciekawsze, na mojej wyprawie nigdy mi się to nie przytrafiło.
Dobra, jedziemy dalej. Tak to jest, jak się zajeżdżasz. No i tam. Ja jestem ciekawy, czy to się znowu uda. Co? Dobra. Dobra. Mam na imię Ula. Mam 26 lat. I w sumie nie wiem, co więcej o sobie powiedzieć, bo nie jestem interesująca. Ty tak uważasz. Co? Ty tak uważasz. Kamil znalazł gówno łosia. Gunwo. Wygląda jak Nesquik. Tak, to jest Nesquik na sterydach i to jest prawdopodobnie oś. Ta oś to jest taka leśna krowa. Duża krowa. Mleka nie da. Nie no, to jest tak, więc powinno dawać mleko. Samica łosia, jak się nazywa? Klępa. Bardziej tłusty? Raczej tłusty. Obstawiam, że jest bardziej tłusty. Ten zwątek edukacyjny, gunwo łosia wygląda właśnie w ten sposób. A tam bona jest. Ktoś flaszkę zostawił? Nie. Kamil, uczy i wychowuje. Fascynat gówno. Gówno łosia, gówno zajęca. Gówno wilka. Gówno wilka. Gówniany. Poranna kupa, wieczorna kupa. Kupa radości. Gówniany temat. Dobra, my jedziemy na miejsce. Urwał się bagażnik i to musi być straszne gówno, bo Ula nie trzaska tyle kilometrów co ja i nie ma tyle kilo zapakowanych co ja, więc mogę stwierdzić tylko tyle, że jest po prostu gówniany z stali gatunkowej o nazwie gównolit pochodzenia czeczeńskiego. Przyczepić tu hak przerzutki, bo hak przerzutki ma taki otwór M5. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem, do czego on służy. Druga kwestia jest taka, że ten obrywany bagażnik przedziurawił sakwę. Na szczęście nie na wylot. Ja to tak wkręcę. Byłoby śmiesznie, jakbym dolił gwint. Ja jestem takiego zdania, że śrubki w bagażnikach, które trzymają cały bagażnik, nie powinny być M5, tylko M6. Za dużo to będzie kill over, ale będzie trzymać. Nie zerwie się. Czego nie można powiedzieć o śrubkach M5. Zwykłych. Hartowane póki co mnie puściły. I zategujemy trytkami. Żeby to się nie poruszało w tej osi, żeby nie spadło z tego haka, który teraz jest taką podpórką dla tego gówno bagażnika. Ja wychodzę z takiego założenia, że wyprawy rowerowe patentami stoją i rzadko kiedy coś jest od A do Z tak jak fabryka chciała. To się zatyguje. Będzie pan zadowolony. O panie, kto to panu tak spierdolił? To się zatyguje dętką. To się tak ładnie przeplecie, lecie plecie, uj w komplecie. Jako autor tego stwierdzam, że to wygląda jak gówno. I dlatego też jestem zwolennikiem tego, aby nie mieć 20 ponad kilo w sakwach na tylnym kole, tylko rozkładać to na dwa koła. Z mojego doświadczenia ten rower jest bardziej sterowny. My się zabieramy za jakieś zdjęcia i za am. Pora karmienia nadeszła.
zgodnie z planem robimy am. I am będzie podwójna. Bo Ula robi żurek, a ja robię kakałko ze Snickersów. Litr mleka. Natomiast jest tu dużo dzikiego ptactwa. Były czaple. Ja naliczyłem 11 sztuk, 10... I tutaj nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć. 10 białych i jedna albo szara, albo siwa. Dobra, Google mi na czaplę szarą wypluwa czaplę siwą. To jest tak lilak pospolity. Czarny bez. Czarny bez. To jest czarny bez. A to nie jest czarny bez, to jest lilak pospolity. To jest czarny bez. I dyskutuj z babą później. Może tym razem mi to nie wykipi. W domu też ci to kipi cały czas. Jutro nie będzie. Nie się bez usterek. Tak. Bez... Tak, było widać. Złego samopoczucia, jak u ciebie, lekka gorączka wczoraj. Prawdopodobnie lekkie odwodnienie u mnie w moim przypadku. Teraz piłem pół litra płynów na dzień. Dzisiaj wypiłem około 2. Natomiast jak byłem na wyprawie i jechałem w swoim tempie, to wypiłem około 5 litrów, czyli 10 razy więcej. A nie 5 na godzinę ze mną. Kolego, dlaczego mi do moskietery wrzuciłeś? Pewnie teraz na obiektywie siedzi. Jak sobie wjechaliśmy na ten bupie, takie Jezu, to już do domu nie chcę. Ja za to chętnie do domu w końcu wrócę. Będę mógł się umyć codziennie. To jest po. Się pojem w wodzie. Nie będę musiał patrzeć, za którym drzewem klocka postawić. Więc myślę, że tym akcentem my zabieramy się zaraz za kakałko i za barszy czy żurek? Żurek. Czym się robisz żurek od barszu? Do którejś dodaje się zakwas chyba, nie jestem pewna. Do żurku się dodaje zakwas, do barszczu białego chyba nie. Nie mam pojęcia. W każdym razie my się zabieramy za am, bo jest pora karmienia. I możemy zobaczyć się rano po zdjęciach porannych. Także ten wyjazd dobiega końca. Mamy dzisiaj 60 km. Około 60. Stamtąd tutaj zrobiliśmy 64 wtedy. Ryzyk fizyk, zobaczymy, czy ta konstrukcja wytrzyma. Więc wyjazd dobiega końca. Parę zdjęć dzisiaj porobiliśmy. Parę zdjęć nie wyszło. Co mnie tylko przekonuje do tego, że najwyższa pora zmienić tą puszkę. Kopse Alfę! Czemu nie masz Canona? Czemu nie masz bezlusterkowca? Bo nie chcę. Bo nie sram pieniędzmi? Kupisz raz, będzie święty spokój. Kupiłem i mam. Pomijam z głupie komentarze na YouTubie. Nie, parę zdjęć fajnych dzisiaj wyszło. Wczoraj było sporo czapli białych. Dzisiaj było więcej, znaczy proporcjonalnie tak było więcej białych niż tych siwych. Ale dzisiaj więcej sztuk niż wczoraj siwych naliczyłem. Bo chyba z 5 łącznie. Zakładam, że to nie były te same. A my sobie jakoś wrócimy powoli tymi wszystkimi zadupiami. W ogóle to jest takie fajne miejsce, do którego chyba będę wracać co jakiś czas. W takiej czy w innej formie. I co więcej, to tyle. Nie planuję dzisiaj już więcej gadać do aparatu, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że widzimy się następnym razem. Siemka.
O! O kurwa, nocną jaką sobie zrobiłam.